Gdybym wiedział, w co się pakuje, nigdy nie wszedłbym do tego lasu. Skąd niby miałbym wiedzieć, co tu się dzieje? To miejsce od zawsze wydawało się być spokojne i ciche, pozbawione zagrożeń. Ludzie różnie mówili, ale nie słuchałem bajek wysanych z palca. Gdy tylko wkroczyłem w gęstwiny, zdałem sobie sprawę, że las jest wręcz zbyt cichy. Szukając grzybów, znalazłem pewną śmierć. Zobaczyłem to coś w oddali. Stał przy powalonym pniu. Gdy tylko mnie spostrzegł, zaczął energicznie biec w moim kierunku, na dwóch kopytach. Pierdolony jeleń biegł na dwóch tylnych kopytach. W sumie nawet nie wiem do końca, co mnie zabiło.